Dzień dobry, witam Was w mojej kuchni i dzisiaj będzie gotowanko z Chloe. Ja może sobie usiądę. Powiem Wam z góry, że nie mam pojęcia, co mi w ogóle z tego wyjdzie, bo nie lubię gotować, ale przekonamy się dzisiaj w roli kuchcika. A będziemy robić pancakesy, bo jak dobrze wiecie, bądź nie wiecie, Tesco znika z Polski. I byłam sobie zobaczyć, czy coś ciekawego będzie w promocji. I szukałam różnych rzeczy w całym sklepie. Kaszmir, proszę nie prychać. I nigdy w życiu nie poszłabym na tamten dział i tamte półki, ale już poszłam i znalazłam pancakesy. Więc czemu by nie zrobić tego w odcinku? Przynajmniej mam pomysł. Są to oczywiście pancakesy z proszku. Może nie do końca można to nazwać pancakesami z proszku, bo jak się robi pancakesy, no to większość rzeczy jest w proszku. Jednak są tutaj rzeczy takie jak na przykład jajka w proszku, ale pewnie nie będzie widać. Więc uznajmy, że to są pancakesy z proszku, proszę. Pudełeczko mają dość ładne, więc czemu by ich nie kupić? Nie promuję tutaj żadnego produktu, żeby no, spokojnie. Masa netto to 400 gram i jest to porcja na około 16 pancakesów, jednak ja zrobię sobie to na 4 części, bo jestem sama w domu i nie zjem 16 pancakesów, a nie jestem aż taka głodna, bo niedawno zjadłam śniadanie, później będę jadła obiad, a jest godzina 13, no ale żeby przytyć w końcu. A więc otwórzmy to pudełko i zobaczmy, co w ogóle w nim jest. Podejrzewam, że jest tam tylko proszek. Jeżeli chcecie więcej gotowania z Chloe, to dajcie łapkę w górę. Oj, nie zapomnijcie o subskrypcji i dzwonku. No jak myślałam, jest to sam proszek. Nie wiem w ogóle, czy mogę to podzielić na 4 części, mam nadzieję, że tak. Jedyne co potrzebuję to tego magicznego proszku. Wody lub mleka oraz oleju do smażenia pancakesów. Otworzę może pierw to opakowanie. Wezmę sobie nożyczki. O fuj, jak to śmierdzi! Teraz mi zaleciało taką mąką. Szczerze nie mam pojęcia jeszcze jak to podzielę, ale jakoś muszę. Muszę tą mąkę podzielić na 4 części. Nie znajdę teraz żadnej miarki. Znalazłem już sobie sposób. Tak wiem, mam głupie pomysły, ale porozdzielałam to na 4 takie same szklanki. Inteligencja. Wezmę sobie jedną taką szklankę. Rozsypałam! Resztę sobie odłożymy. 500 ml zimnej wody lub mleka. I oczywiście trzeba to podzielić na 4. Wezmę sobie miseczkę, wleję mleko, no i czas na nasz główny składnik, czyli cały proszek. Mogę Wam przeczytać, co w nim jest. Mąka pszenna, proszek do pieczenia, chyba nikogo to nie obchodzi, ale dobra. Regulator kwasowości, bla bla bla, skończmy to. No i czas to wymieszać. Nie wiem, czemu wzięłam w ogóle szklane naczynie do tego, może dlatego, że jestem tempa. Mam nadzieję, że także nie wyjdzie to za gęste, bo jak na razie to powiem Wam, że jest cienko. Ale to się ciężko miesza. Jestem w ogóle ciekawa, jak to będzie smakowało, czy będzie smakowało jak typowe właśnie pancakesy, czy jakoś inaczej, ale jak na razie to sądzę, że chyba jest troszeczkę za mało mleka, chociaż odlałam te 125 ml. Obawiam się, że jak dodałabym więcej mleka, to mogłoby być to za rzadkie, ale teraz wydaje mi się, jakby totalnie było za gęste, więc może trochę mleka doleję. I używam mleka niż wody, bo wydaje mi się, że możliwe, że będą lepiej smakowały. Teraz to chyba za dużo. Trochę tego odlałam. Konsystencja masy teraz wygląda ciutkę lepiej niż wyglądała. Myślę, że ta masa już jest gotowa, mam nadzieję. Najwyżej się otruję. Czas na patelnię! Do twarzy mi z nią. Musimy smażyć na średnim ogniu. Oczywiście czas na olej. Mam nadzieję, że nic nie zepsuje. Dobra, czas rozłożyć ten olej mniej więcej porówno. Dobra, niech olej się trochę rozgrzeje, a my w tym czasie jeszcze pomieszamy trochę tą masę. Ja się boję, jak to wyjdzie. Będzie sprzątanko! Oj, Jezu, bym się wywaliła. To ja z Wami będę się chyba uczyła gotować. Chyba już powoli się, moi drodzy, rozgrzało, a ja otworzyłam okno, bo jest tu tak duszno już. Więc czas chyba nałożyć nasze naleśniczki. To chyba raczej będą kubki, a nie naleśniczki. Mega ciężko się to nakłada, bo jest to dość gęste i nie wychodzą idealne kółeczka, jakie bym od tego oczekiwała.
Moim zdaniem totalnie nie wyglądał to jak pancake'i. To się rozwaliło. Tutaj zostało mi trochę masy. Już nie chciałam w to wplątywać, bo kiedy próbowałam cokolwiek z nimi zrobić, to się wszystko do siebie kleiło. Te trzy nie wyszły aż tak najgorzej, ja zobaczymy, co będzie potem. Mamy je smażyć do złocistego koloru. Wyjęłam sobie szpachelkę. Cokolwiek, jak się nazywa, jak kto na to mówi. Zazwyczaj smażę tym jajecznicę. A dzisiaj będą pancake'i. Wyjmijmy sobie też talerzyk. To wygląda źle. Wszystko się do siebie klei. Próbowałam przełożyć je na drugą stronę i to był mój jeden wielki błąd. W dodatku uwaliłam patelnię. Nie mam pojęcia, czy to wina tego, że za krótko trzymałam je na jednej stronie, czy czegokolwiek innego. Chociaż wątpię, bo dwa trzymałam trochę dłużej i nadal dupa. Wygląda to totalnie źle. No ale dobra, będzie trzeba zrobić próbę smaku. Nie mam pojęcia, czy ja zrobiłam coś źle. Czy to jest aż tak gówniane? Ale wygląda to okropnie. Druga rzecz, nie mam pojęcia, czy się upiekły, bo niektóre zaczęły się już lekko podpalać. Przypalać, Klaudia, przypalać! Mam nadzieję, że coś z tego będzie, bo w sumie zjadłabym sobie pancake'a. Szkoda mi w ogóle marnować czegokolwiek na ozdabianie tego. I chyba raczej nie będę tego robić. Wzięłam sobie miód co najwyżej. Może przez miód będzie trochę lepsze? No ale dobra, czas się przekonać, jak one wyglądają! Uwaga, uwaga, jesteście gotowi? Oto moje przepiękne, przepyszne pancake'y! O Jezus Maria. Tego sobie przekroiłam, aby zobaczyć, czy on w ogóle w środku był dobry i chyba nie jest dobry. Ale okaże się, jak to posmakuje. Ten w ogóle nie wiem, co się z nim stało. Wygląda tragicznie. Ała, gorące. Ten mi się zaczynał przypalać, a ten to wygląda jak nuggets. Może to coś ze mną jest nie tak, może każdy woli jakoś inaczej spieczone pancake'i, ale na moje były one, no, niedobre. Po zapachu mogłabym rzec, że pachną jak normalne naleśniki. Takie strasznie dużo chemii. Nie wiem w ogóle, czy zamierzam to jeść. Mogę wam nagrać w ogóle drugie podejście zrobienia tych naleśników. Jednak uważam, że wyszłyby tak samo. Nie wiem, nawet nie wiem, czy chcę to jeść. Wezmę tego małego na początek. Nie uśmiecha mi się to totalnie. No pachnie jak naleśnik. Gumowy naleśnik. Nie wygląda mi to na to, aby one miały być upieczone, czy tam usmażone. I boję się to w ogóle wziąć do buzi. Ale jakbym trzymała je dłużej, dosłownie nawet nie minutę, to ten jeden na pewno by się spalił. No dobra, 3-4. Smakuje mi to totalnie jak naleśnik. Teoretycznie pancake'y to naleśniki, ale w porównaniu z tym, jakie pancake'y jadłam, a co to jest to, to można mieć wiele do życzenia. Nie wiem, czy jeść to, czy nie jeść tego, bo one nie wyglądają, jakby były dobre. W sumie chyba są dobre. Czemu okłamywałam sama siebie, to nie mam pojęcia. Czy bym to jadła? Nie. Nie. To jest niedobre. Zobaczmy tego białego. Nie chcę wam obrzydzić pancake'ów, ale radzę tego nie kupywać. Możecie dać znać, czy wy robiliście te pancake'i z Tesco i czy wam też tak powychodziły. Chyba, że robiliście całą od razu porcję, ale nie sądzę, żeby to cokolwiek zmieniało. Takie gumowe. Nie smakuje mi to, idę to wywalić. Ja osobiście nie polecam tych pancake'ów. Co prawda kupiłam to na promocji, ale szkoda mi tych 4 zł. 4 zł. Zaraz czekamy sprzątanie. Możecie dać znać co, bądź właśnie dać link. Chcielibyście, abym zrobiła i przetestowała w jakimś innym filmie? Myślę, że byłoby to całkiem spoko. A w tym odcinku byłoby to na tyle. Jest mi przykro, że te pancake'i nie wyszły tak jak tego oczekiwałam. Więc widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale i pa! Chciałabym wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, którą także miałam przedstawić na odcinku właśnie testując pancake'i. Jednak posmakowałam to już wcześniej z Miłoszem. Było to jedna z najgorszych rzeczy w moim życiu. A mianowicie napój o smaku imbirowym. Także znalazłam go w Tesco na promocji na tej samej półce, gdzie stały pancake'i. Jest to mniej więcej to, co widzicie teraz na ekranie, więc jeżeli ktoś chciał to kupić, bądź chce nadal kupić, to nie polecam i nie radzę wręcz, bo było to strasznie ostre. W sumie imbir jest ostry,
ale tak gównianego napoju jeszcze nigdy w życiu nie próbowałam. Ale nie żałuję, że próbuję nowych rzeczy, bo chyba fajnie urozmaicić sobie życie.